Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Skyro, a to jest kolejny odcinek z Game Dev Tycoon. Otóż, co my tu mamy? Silnik tego bardzo... Co to za gra? Escapist, a chyba dobre recenzje były. Zostało zakończone wynikami, silnik, mało ważny czynnik, platformówka i PlayStation. Play System 5 złe, połączenie platformy z grupą docelową Mbox Next wszyscy świetne, połączenie tematu z grupą docelową więzienie wszyscy dobre. Okej, okay, także no spoko. Escapist na trzecim miejscu. What the fuck? Okej, okay. 10 milionów sprzedanych. Złotą płytę, ok. I teraz sobie zrobimy tak. Potrzebujemy nową grę zrobić. Właściwie sprawdźmy sobie, jakie mamy badania. Dlatego, że badania... Nie mamy badań, czyli potrzebujemy grę, tak jak myślałem. Weźmy sobie grę dużą, weźmy sobie temat wilkołaki. Dorośli, gatunek nie przygodowa, tylko RPG i czy to będzie dobre RPG? No zobaczymy, testujemy teraz. RPG Mbox i RPG Play System. Nazwijmy sobie to mięso. I-N-S-O. Miendo. Niech będzie miendo, czego by nie. Kolejna rzecz. Nie bierzemy swojej konsoli, bo tak jak mówiłem, potrzebujemy mieć kolejny poziom w grafice 3D. Ok, wszystko w porządku? Wszystko chyba. Nie dajemy drugiego gatunku, bo to może nam troszkę rozjechać. 3D, V3. Potrzebujemy V5, żeby zrobić gry AA, więc pewnie będę robił tak, że będziemy teraz tylko gry robić, aż wbijemy dwa nowe silniki i zrobimy jeden tytuł potrójnego A. Dobra, jedziemy. Weźmy sobie marketing. Duża kampania. Sorry. Okej, okay, tutaj zwiększymy sobie. Tutaj może być. Ja jestem rozgrywki. Jaina jest z... Jaina Len. Jest silnik, bo to jest silnik. I opowieści i zadania. Okej, okay, to mamy wszystko. Tutaj jest przeciążone. Opowieści i zadania są przeciążone. A to ciekawe. Co mamy w opowieściach i zadania? Rozbudowana opowieść, opowieść interaktywna i już jest spokojnie. Silnik, podstawowa fizyka, tryb dla wielu graczy, niech będzie. Rozgrywka, drzewka umiejętności. Nie, dobra, to zostawimy. Tak jak jest, powinno być dobrze. Hype nam rośnie. Design, sorry, kurde, design bardzo dobry, technologia, no powiedzmy, że też dobra, dużo błędów, dużo będzie trzeba tutaj widać nic na razie się nie dzieje, my im płacimy sporo i teraz tak, kolejna rzecz. Kurde, jakieś muchy mi tu latają. To potrzebujemy dać wyżej. A to też troszeczkę wyżej. I sprawdźmy, sztuczna inteligencja. Nie możemy dać dodatkowego SI. Resztę wszystko chyba zostanie. Tak, dubbing. Rozbudowany język ciała. Prosty język ciała. No nic, nic nie damy więcej. Więc jedziemy z tym koksem. Własny konwent stwórzmy sobie, a tylko potrzebujemy zatrudnić ludzi. Płaćmy 3 miliony i niech jadzie.
Mamy sporo gotówki, więc tu raczej nie będzie problem z tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wyślij go na urlop. Niedobrze, okazało się, że gra Escapist ma błędy. Super. Ok. Stwórz łatkę. O, w mordę jeża. 2 miliony coś. No ale 214 milionów zarobione. Super. Prawie 10 tysięcy... prawie 8500. Jakie 8500? Co ja gadam? 8... Co my tu mamy? Chyba tyle. Dźwięki. Ścieżka dźwiękowa. Ok. Pogoda. Już więcej nie mogę dodać. Tutaj wszystko jest. Grafika jest. Czyli możemy tutaj... Ja sobie grafikę dam do samego, do samej góry, bo jeżeli nam się uda, to będziemy mieli dobry ten. Ok. Zgadzam się na RPG, silnik czy opowieści i zadania. Oczywiście, że opowieści i zadania. Nie ma innego bata. Wyślemy tutaj gościa na ten, na urlop. Ludzie z branży się z tym zgadzają, więc jak zgadzają się, to spoko. Przydatną łatkę, uwielbiam tę firmę. Nie pieniędzy od klientów, ale rozumieją nasze potrzeby i dbają o to, żebyśmy mogli cieszyć się z gier. No i o to głównie chodzi w grach. Żeby każdy mógł się cieszyć tym, że gra. Ok, mamy 1100 prawie. Szefie, zakończyliśmy przygotowanie do naszego konwentu. Ok. Super, mamy mi... Jaki milion? Żaden milion. Ok. Wyślijmy babkę na urlop. Szanowni Państwo, chcieliby zaprosić ceremonię. Prosimy o przybycie. Gra skończy się pod koniec roku. No i tak jak mówiłem, gra kończy się na 23 roku, a nie 22. I będzie konferencja i tak dalej, ale będziemy kontynuować grę, bo możemy kontynuować grę. Ok, błędy schodzą. Wszystko mniej więcej idzie, więc powinniśmy... tutaj udać, powinno nam się to udać. Ja się właśnie zastanawiam, jak to zrobić. Jakbyście mogli napisać to w komentarzach, czy mam cisnąć tutaj w trakcie filmiku, jakby to powiedzieć, mam robić wszystko na filmiku, czy po prostu mam poza filmikiem nazbierać tą grafikę V5 i po prostu wtedy pokazać MMO i zrobić filmek po tym. Ok, mamy nową grafikę i możemy robić projekty potrójnego A, więc udało się bez tego. Super. Ja sobie od razu biorę stwórz silnik. Weźmiemy sobie grafikę. A grafikę trzeba wynaleźć. Badania, nowa grafika i jedziemy. Teraz, ok, wynik bardzo dobry, stwórz raport, nie, ty nie. Ty, stwórz raport o grze, a ten gościon idzie na szkolenie. I co my tu mamy? On nawet poziomu nie ma, żeby ten. Ten, nie sprawdzimy go, szkolenie. Tego możemy przeszkolić. W co my możemy go przeszkolić? A wziąłbym go w dźwięki. Dobrze mówię? Design. Tak, robimy go na dźwięki. Super. I będziemy mieli jeszcze jednego. Dzięki temu nasze gry potrójnego A będą super. Doszły nas słuchy, że w sklepach rozeszło się 1 milion egzemplarzy. Ta gra to dopiero co wyszła. What? Pierwsze miejsce. Widzicie? Pierwsze miejsce. Szkoda tylko, że nie udało mi się zrobić gry, która by osiągnęła... Wow...
Widzicie to? Widzicie? Widzicie? Bo ja to widzę. 2 miliony. What? 2 miliony 44 tysiące osób na naszym konwencie. Okej, teraz tworzymy sobie silnik. Stwórzmy sobie silnik. Wybierzmy sobie nazwę. Nazwa będzie Unixal. Unixal. 6 tysięcy, ok. Nie mam pojęcia dlaczego, ale spoko. Wyrzućmy sobie grafikę V2, bo już nie potrzebuję. A konsolę już mogę, będę mógł robić. Nową konsolę zrobię, jak będzie 3DV5 i to będzie, albo nie, 3DV4. Zróbmy sobie jeszcze teraz konsolę, bo czego by nie. 2DV5 jest. Prawie tutaj mamy w porządku. Co my tu mamy? Coś jeszcze jest? Chyba nie. Dźwięk monofoniczny, ścieżka dźwiękowa. Wszystko chyba jest w porządku. Stwórzmy sobie silnik. Jak najbardziej się cieszę z tego. Ok, play system i RPG mamy dobre wyniki. A my sobie stworzymy. A czy opłaca nam się stworzyć konsolę teraz? Weźmy sobie... Sprawdźmy. Budżet na content. Nazwijmy to... Hexal... Niech będzie. Czego by nie. Ok, damy... Dalej i teraz weźmiemy sobie grafikę 3DV4, która kosztuje 14 milionów. Tryb dla wielu graczy, czy gra przez sieć? Gra przez sieć jest lepsza. Dźwięki, dźwięk przestrzenny, ok. Jak najbardziej uda nam się to zrobić, tak mi się wydaje. Ok, tutaj możemy ich wyrzucić. Bo już nie potrzebuję tego. Ok, nasza konsolka jak najbardziej sobie radzi. Wysyłamy ludzi na urlop od razu, żeby, tak jak mówiłem, nie trzeba, żeby nasi tutaj pracownicy... Co ja robię? Przecież żeby zrobić gry potrójnego A, potrzebujemy je wynaleźć. Czyli wszyscy wracają. Ok, tutaj widać... Świetnie. Tracimy co miesiąca 6 milionów. No ale jak trzeba, to trzeba. No wiadomo. Możemy sobie później, szefie, niewielka liczba oddanych fanów, oddaj za darmo. Nie potrzebujemy tamtego silnika. Nie przeszło bez echa wśród graczy. Ok, czyli straciliśmy te. Straciliśmy kasę, ale zyskaliśmy fanów. Mamy 1,5 miliona ludzi. Czekamy na potrójne A. Gra rozeszła się w gigantycznej ilości. Zrobiliśmy ten. Silnik się skończy i będziemy robić kolejne gierki. Bardzo popularny ostatnio RPG. No niestety myśmy zrobili RPG. No i widzicie. I robimy w tym momencie, stwórzmy sobie nową grę. To już 57. gra, którą robimy tutaj. Wybierzmy temat. Zombiaki. Czy zombiaki? Co byśmy tu wzięli? Coś dla młodych? Nie. Weźmy sobie dla wszystkich. Wyścigi. Weźmy sobie symulacja. Weźmy sobie, to już było, to już zaznaczone. Symulacja i play system, PC i niech będzie ten Mbox Next. I teraz nazwiemy to car
sy, a, ry, dy, ry, i, wy, we, car drive, e, wy, oly, u, ty, i, o, ny. Evolution. Przez ny, nie przez my. I jedziemy. Duża dla wszystkich wyścig. Okej. Dobra, kolejna, to teraz zmieniamy grafikę na lepszą, ponieważ potrzebujemy lepszej grafiki, bo potrzebujemy grafiki V5, żeby zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie z tymi grami na... Okej, tutaj zmniejszymy i zaraz sobie to zredukujemy. Okej, ale żeby po prostu robić dobre gry trójnego A, no to jednak trzeba ten... Co my tu mamy? Liniowa fabuła, wybory moralne. Co my tu mamy? Nieliniowa fabuła, proste scenki. Liniowa fabuła? Liniowa fabuła i zaawansowane scenki prerenderowane. Przerywnikowe, sorry. Okej, dalej. Pierwszy etap. Rozgrywka. Opowieści i silnik leci. I musimy hype zwiększyć. Dużą kampanią reklamową. Świetnie. Nasza konsola Hexal już prawie jest skończona. Tak samo badania nad grami potrójnego A. Odebrał nagrodę za całokształt. I właśnie widzimy ekran zakończenia gry. Play it. Ok, konsole i teraz mamy najmniej opłacana moja własna linia lotnicza. No, tutaj mamy podsumowanie, zrobiliśmy 20 gier casualowych, 5 z muzyką, badane tematy 51, całkowita liczba zakończonych badań, liczba wygenerowanych punktów designu, wow. Technologii mniej, małe gry 32, średnie gry gry AA 0, bo no niestety nie zdążyliśmy. Dobre gry, hity, wykorzystanie wydawcy, gry wydane samodzielne 51, bestseller, czyli ostatnia gierka, no bo wiadomo, fani, spoko, patrzcie ile punktów zdobyliśmy. Jeszcze powiem szczerze, chyba nigdy tyle nie zdobyłem punktów, zawsze miałem coś koło, ile to jest? 40 milionów, pamiętam, że było największe. Tym razem osiągnąłem większy wynik, chociaż to już jest moja, nie wiem, szósta, siódma gra z kolei, także spoko. Jak widzicie, podsumowanie, tak wygląda koniec gry, ale tutaj mamy życzenia od twórców gry, realnych twórców tej gry, za to, że spędziliśmy miło czas i za to, że wspieramy ich. Możemy kontynuować dalsze rozgrywki. W grze pojawiły się już wszystkie konsole oraz elementy fabularne. Także jest powiedziane ten, że to już jest po prostu zakończenie. No tutaj więcej nic nie damy. Ja sobie wyślij na urlop. Tak jak mówiłem, jeszcze troszkę pociągniemy, bo chcę jeszcze zrobić MMO. Żebyście mogli zobaczyć drzewko dialogowe, raczej nie. Prosty język ciała, lepsze dialogi, drzewko dialogowe, ok. Niech będzie. Tutaj mamy, co tu mamy? Edytor. Tutaj chyba jest wszystko w porządku. Dajmy sobie dodatkowe SI. I jedziemy. Gdzie ty chcesz zwolnić kogoś? Tak jak mówiłem, skończymy tutaj sobie. Gdzie to jest? Tutaj. Skończymy sobie badania. Ja chyba wrócę do was, jak tylko skończymy tę grę. Ja sobie wrócę do was, gdy będzie koniec projektu tutaj i tego, i tego. Wyskoczy nam okienka i my sobie wrócimy. Tutaj jeszcze po prostu ustalę, tak żeby po prostu nie marnować czasu. Jaina jest przy... Okej, tutaj. Okej.
tutaj tak. Widzicie, tu są 2 na 3 plusy, więc sleep, 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 sleep. Tylko problem, że sleep... A nie, sleep nie jest od dźwięku. Okej, czyli wszystko w porządku w takim razie. Ścieżka dźwiękowa? Nie, nie uda nam się. Ale to nam się uda. Ale tutaj musimy coś wywalić. Cykl dzienny. W symulacji? Nie. Otwarty świat? Tak. Ekonomia? Powinna być. Ale ważniej... Ale dobra, weźmiemy sobie ekonomię i zwiększymy tutaj na tyle, żeby się to wszystko dało. Chociaż nie, powinniśmy nie zwiększać. O, i tak będzie, spoko. Tutaj, o i jest super, super, lepiej być nie mogło. Ok, teraz musimy dać boosta gościowi od dźwięku i wszystko resztę idzie na buście. Tak, żebyśmy po prostu... wydaje mi się, że to już najwyższy czas, aby pokazać światu konsolę Hexal. Czy podać tak. Zabieramy się do roboty. I teraz wypuściliśmy informację, że SR Gaming ogłosiła, że pracuje nad nową konsolą. Tak, jak już konsola się kończy, to dopiero się ogłasza. No, to jest normalne. Jakby się ktoś zastanawiał. Zobaczymy, czy nam się uda przebić design. I chciałbym jeszcze dzisiaj... zrobić jedną grę potrójnego A i zobaczyć wynik. I ja już będę dzisiaj zadowolony z siebie i ze wszystkiego. Bo o to mi chodziło. Już prawie tutaj skończone. Usuwamy błędy. Mamy 227 hype'u. Konsola prawie skończona, wszystko prawie zrobione, będzie le... What the fuck? Ale i tak mniej niż na... mniej? Nie, więcej. Więcej niż na naszym poprzednim. Z tym. Wygląda na to, że rynek się uformował i nie przejawia żadnych trendów. Okay. Tutaj nie chcę anulować projektu, bo bym się normalnie kopnął w tyłek. Wygląda na to, że platforma nie ma szans na konkurencję, ale przekonamy się. Ma szansę, jeżeli będziemy robić tylko gry na tą konsolę. Tak się właśnie wybija konsolę. Jeżeli ma dużo gier, które są tylko na tą konsolę, a ludzie chcą zagrać, bo gry są dobre. I widzicie, zdobyliśmy drugi poziom. Jeszcze jeden poziom w grafice. Automatyczne przydzielanie zadań postaciom. What is this? Badania. Pierwszy raz mam to. Ukazały się pierwsze informacje. 9 i 8. Powiedzmy, że są niezłe. Ok. Szefie, zakończyliśmy badania nad pracami kategorii AAA. Tworzenie gier tego typu wymaga specjalistów różnych dziedzin. W trakcie tworzenia gry w kategorii AAA możemy wykorzystać nasz dział badań i rozwoju do przygotowania kampanii reklamowej, dzięki czemu nasza gra zyska dużo większy rozgłos. Laboratorium sprzętowe może produkować limitowane serie klawiatury, myszki, słuchawki oraz które będą sprzedawane wraz z grą. I to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać. Dobra. Doszły nas słuchy, ta bla bla bla, wiem, wiem. Kolejna rzecz. Tak jak mówię, tworzymy sobie nową grę potrójnego A. Jestem zadowolony. Ok, teraz jaki temat by wybrać na dobrą grę? Zobaczmy sobie, jakie dobre gry mieliśmy wcześniej. I to będzie lepsze. Co my tu mamy? 9 i 5, no to była ta poprzednia gra. Ale jeżeli robimy sequelę, nie wolno robić gry 2 razy tej samej w przeciągu 9 miesięcy. Escapist jest dobre. Wszyscy. PC, Xbox.
Co tu mamy jeszcze fajnego? Czarny rycerz przygodowa i średniowiecza. Zróbmy sobie Czarnego Rycerza 2 jako sequel. Stwórz własny. Nie. Sequel. Do Czarnego Rycerza. Gdzie jest Czarny Rycerz? Ok, wybierzmy sobie sequel. Wybierzmy sobie to. Czarny Rycerz. Powrót. Powrót, bo przywrot. Ok, nie robimy sobie tego jako MMO jeszcze, dlatego że weźmiemy sobie naszą konsolę Hexel, wybierzemy sobie kolejną konsolkę, weźmy sobie to peceta i jeszcze jedna rzecz. Nie bierzemy tego, bo to nie lubi przygodowych, ale weźmy sobie W. I teraz bierzemy sobie tego Unixal. Wszystko? Nie pamiętam dla kogo to robiłem, ale spoko. Nasza grafika najlepsza jaką możemy i jedziemy. Kampania marketingowa, sprzęt własnego projektu. I to tutaj rozpocznij projekt, kampania marketingowa i sprzęt własnego projektu to chyba tutaj. Rozpocznij projekt, tak, sprzęt własnego projektu. Ok. I tak jak mówiłem, będzie wszystko w porządku, jak tylko. O, tutaj damy sobie full, tutaj na środek, a tutaj w połowie tego środka. Tutaj może damy tako. I ok, co my tu mamy? Teraz możemy dać dużo więcej rzeczy. Bo to już jest największy projekt. Rozbudowana opowieść, wybory moralne, opowieść. Nie. Prerenderowane scenki. Co tu jeszcze jest? To chyba wszystko tutaj. Co tu mamy? Odtwarzanie wideo, podstawowa fizyka. Nie. Róbmy sobie gra przez sieć. Wsparcie modyfikacji. Co to jest? Silnik. Podwyższmy troszkę silnik. Super. I ostatnia rzecz tutaj. Czyli rozgrywka. Ja jestem do rozgrywki? Tak, jestem do rozgrywki. Większa satysfakcja osiągnięcia. Samouczek dajmy sobie. Drzewka umiejętności. Tryb kooperacji. Już jest za dużo. Ok, czyli chwilowo nie. Chwilowo nie więcej. Ok, jedziemy. Bierzemy sobie kampanie marketingowe i duże, grube kampanie. Jedziemy z tym koksem. Tutaj będziemy mieli kampanię marketingową dla potrójnego A. Tutaj widzicie nasza konsola. What? Nasza konsola lepiej się sprzedaje niż poprzednia konsola. Doszły nas słuchy, że gra 5 milionów egzemplarzy. Nice. Nice. Szkoda, że. Wyślij na urlop i wyślij na urlop. Szkoda, że w tej grze nie ma po prostu wybierania poziomu trudności, albo jest coś, co ja nie wiem. W każdym razie, widzicie, już mamy 400 coś punktów. Tak, chcemy wywiad. Zrób szum. Tym razem robimy szum, bo chcemy mieć duży, mocny tytuł, gdzie będzie wszystko po prostu. Okej, tutaj kampania prawie skończona. Zdążymy zrobić kampanię, zanim przyjdzie czas na. Zanim przyjdzie czas. Tak. Znaleźliście błędy. Super. Od razu łatkę. Co tu jeszcze. Jak tu jeszcze rzecz jest? To taka, że. O, dialogi. Tutaj na środek. A tutaj. Połowie, czyli to troszeczkę podwyższymy i to troszeczkę podwyższymy. I teraz tak, gwiazdorski dubbing, rozbudowany język ciała. I to jest wszystko, co mamy tutaj, także. A dlaczego ten gość jest w drugim etapie?
On nie powinien być w drugim etapie. Slipmayer. Mairu. Mairu jest ten przepracowany. Ale jego możemy tutaj dać, a Slipa... Tak, możemy tak dać. I to chyba będzie najlepszy projekt poziomu. Easter Egg jakbyśmy wyrzucili. Dobra, wyrzućmy Easter Egg. Szkoda. Ok. 2 200 000 egzemplarzy zostało sprzedanych. Hexala. No, także konsolka jak najlepiej się sprzedaje. Nie wiem dlaczego tak dobrze się sprzedaje, no ale czemuż by nie. Mamy 250 000 000. Wypuściła bardzo przydatną łatkę. Tak, ludzie się cieszą, że łatkę żeśmy wypuścili. Każdy powinien to, twórca gier, robić łatki jak najszybciej. Ponieważ, no, to psuje grę. Okej. Ja powiem szczerze... ja bym sobie to przyspieszył i zaraz zobaczymy się, jak tylko skończę tutaj. Jak skończę tylko... Służę na podgrze, wyślij na urlop i wyślij na urlop. Jak tylko skończę robić tę grę, wrócimy sobie i wtedy ten. Zakończymy filmik. Ok, skończyliśmy sobie robić grę. Teraz tylko zostały błędy. I patrzcie ile mamy designu. To jest 2K designu. To się coś w pale nie mieści według mnie. No ale spoko. Rynek się uformował, nie przejawia żadnych trendów. 4 miliony kopii. 4 miliony... co ja gadam, 3 400 000 sprzedanych konsol i zaraz zobaczymy jakie oceny dostanie nasza gierka. Mamy 673 hype'u, a ja już w tym momencie wydaję grę. Po prostu coś niesamowitego. Wydajemy. Ludzie awansowali. Realistyczny język ciała, samouczące się SI i grafika 3DV5. O to nam chodziło. I teraz potrzebujemy raport z gry. To jest raz. I teraz raport z gry 2. I teraz recenzje. Dobre. Dobre, bardzo dobre. Ok. Także. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to... dajcie jakąś łapkę w górę. Doszło nas, że 500 pen. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli wam nie przypadł filmik do gustu, to dajcie łapkę w dół. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze, to zasubskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Już prawdopodobnie ostatnim, w którym zrobimy sobie MMO. I będzie fajnie. Oczywiście po MMO zbankrutuję, tak jak zawsze robię w tej grze. Także łapki w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się, miłego dnia. Na razie, do następnego odcinka. Yeah.